Rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie sytuacji w zakładach azotowych Puławy. Spotkania domagały się związki zawodowe. Chcą one, by Azoty stały się spółką o znaczeniu strategicznym dla państwa. Wszystko to z obawy o przejęcie spółki przez rosyjski Akron. W środę sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Skarbu. Gdyby Azoty trafiły na listę spółek strategicznych dla państwa, automatycznie Skarb Państwa zyskałby specjalne uprawnienia oraz obowiązki. To przede wszystkim ochrona spółki przed przejęciem jej przez obcy kapitał. Dziś zagrożenie to jest realne. Jeszcze w 2012 roku, gdy doszło do konsolidacji zakładów azotowych, Skarb Państwa był w posiadaniu 46% akcji Grupy Azoty. Jednak polityka rządu Donalda Tuska doprowadziła do wyprzedaży kolejnych akcji, by zmniejszyć stan ich posiadania do 30%. W obliczu zakupu przez rosyjski Akron 20% akcji oraz zamiaru przejęcia kolejnych 20%, istnieje poważne ryzyko, że to właśnie Rosjanie będą właścicielem pakietu większościowego akcji spółki. Gdyby tak się stało, rząd straciłby kontrolę nad Azotami. Gra toczy się o wysoką stawkę. Zakłady azotowe zajmują się bowiem dostawą nawozów, dlatego większościowy właściciel akcji będzie mógł wpływać na koszty produkcji w polskim rolnictwie i sektorze żywnościowym. Teraz władze Puław, wychodząc naprzeciw żądaniom związków zawodowych, zorganizowały specjalne spotkanie w tej sprawie. Obrońcy życia Jacek Kotula i Przemysław Sycz po raz kolejny stanęli dziś przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Rozprawa jednak została przeniesiona na 15 września ze względu na nowy pozew, który wpłynął do sądu w ostatnich dniach. Zarzuty zostały skierowane przez szpital Pro Familia, który twierdzi, że oskarżeni poprzez organizowanie pikiet antyaborcyjnych psują dobre imię placówki. Oskarżeni nie czują się winni. My nie czujemy się oskarżeni, ponieważ my wykonujemy to, do czego nas zobowiązuje prawo. To znaczy każdy człowiek w Polsce ma prawo do demonstrowania swoich poglądów. My uważamy, że w Polsce jest aborcja chorych dzieci. Dzieci w Polsce powinny być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Nikt nie ma prawa do zabijania, więc ten szpital źle robi. Prawo jest takie, że dopuszcza w kilku przypadkach i oni to wykorzystują. Ale no, są troszkę obłudni, ponieważ no, sama nazwa Pro Familia, poświęcenie szpitala przez biskupa, kaplica szpitalna sugerowałoby, że ten szpital ma się kierować wartościami, a tak nie jest. Przewodnicząca niemieckiego Związku Wypędzonych Erika Steinbach nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję na tym stanowisku. Przez 16 lat swojej pracy Steinbach mogła liczyć na ogromne wsparcie federalnego rządu Niemiec. Jej największym sukcesem jest Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które powstaje w Berlinie. Związek Wypędzonych jest w 90% finansowany ze składek budżetu federalnego Niemiec. Pozostałe 10% to składki członków. Związek może liczyć każdego roku na milionowe dotacje. Ma również poważny wpływ na politykę rządu. Dzięki staraniom Eriki Steinbach w umowie koalicyjnej nowego gabinetu Angeli Merkel wpisano postulat utworzenia Narodowego Święta Pamięci o Ofiarach Wypędzeń. Związek Wypędzonych od momentu powstania budził ogromne kontrowersje. Wśród jego założycieli większość była członkami NSDAP. Przez wiele lat związek forsował postulat rewizji granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Związkowcy domagają się również wypłaty odszkodowań za rzekome krzywdy. Wielu jednak tak zwanych wypędzonych to koloniści, którzy zajmowali domy i gospodarstwa przymusowo odbierane na terenach zajętych w czasie okupacji niemieckiej. Sama Erika Steinbach urodziła się w 1943 roku w Rumi, okupowanej wtedy przez Niemców. Szefowa Związku Wypędzonych forsuje pogląd, że wywłaszczenia Niemców po II wojnie światowej były bezprawne, a wysiedleni nie utracili praw do powrotu na swoje ziemie ojczyste. Steinbach sugerowała nawet, że Polska była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Pani Steinbach udało się zmienić wektory, czyli kat stał się ofiarą, a ofiara katem. Proszę zwrócić uwagę, że gdy wypowiadamy słowo wypędzony, to wszyscy kojarzą to z Niemcami wypędzonymi. Nawet prezydent Hollande stwierdził, że przecież poszkodowanymi też byli Niemcy. Największym sukcesem Eriki Steinbach jest budowa ośrodka dokumentacyjno-informacyjnego na temat wypędzeń w Berlinie. Centrum Przeciwko Wypędzeniom ma być gotowe w 2016 roku. To, że pani Eriki Steinbach w Związku Wypędzonych nie będzie, nie zmienia faktu, iż Niemcy mają konkretną politykę historyczną, a Związek Wypędzonych
i pani Steinbach przez swoje kadencje urzędowania była wspierana przez machinę polityczną i finansową. Nie mówi się przecież o wysiedlonych Polakach i Gdynianach wysiedlonych, nie mówi się o spacyfikowanych wioskach Zamojszczyzny, nie mówi się, a wręcz przeciwnie, szkaluje się w filmach produkcji niemieckiej AK-owców, naszych bohaterów, Sybiraków i przeinacza się historię.